Rozmowa dnia. I nasz gość były prezydent Rzeczpospolitej Aleksander Kwaśniewski. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry, witam państwa. Oczywiście temat numer jeden, najważniejszy, Ukraina, szczyt Partnerstwa Wschodniego w Wilnie, który rozpoczyna się jutro. No i to, co kiedyś wchodziło w grę, czyli podpisanie umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą. W ubiegły czwartek, przypomnijmy, władze tego kraju wstrzymały proces przygotowań do podpisania umowy, ale pana jako osobę jak najbardziej na miejscu w tym przypadku spytam, bo to nawet gdzieś pojawia się takie pytanie w rozmowie z prezydentem Bronisławem Komorowskim w Gazecie Wyborczej. Jaki jest procent szans, że cokolwiek zmieni się w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin? No już chyba nawet mniej niż kilkudziesięciu. 24 tak naprawdę, bo rano o 9 ma się zacząć szczyt w Wilnie. Wie pan, dopóki piłka w grze, można mieć nadzieję, ale będąc realistą, uważam, że te szanse są w tej chwili już bliskie zera. Dlatego, że w ostatnich dniach żadne poważne rozmowy nie zostały podjęte. Także z tego względu, że strona ukraińska jakby nie wykazuje większej chęci. No ale także dlatego, że strona europejska, czy strona zachodnia, bo mówimy także o Stanach Zjednoczonych, nie ma dzisiaj żadnego pakietu ekonomicznego, który można było położyć na stół i powiedzieć, słuchajcie, jest, podpiszcie porozumienie, a my w ten sposób pomożemy wam w likwidowaniu tych skutków blokady gospodarki ukraińskiej, która od lata trwa i jest prowadzone przez Federację Rosyjską. Tego nie ma, a to jest dzisiaj kluczowe, dlatego że gospodarka i ekonomia ukraińska jest w fatalnym stanie. Budżet jest bliski bankructwa, no i niewątpliwie ten, który może pomóc dziś, a nie w perspektywie kilku czy kilkunastu lat, jest partnerem silniejszym. Jest takie polskie powiedzenie, chyba nie bardzo pasujące oczywiście o tej sytuacji, które mówi, że kiedy nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze w sprawie tej ukraińskiej rezerwy do podpisania umowy stowarzyszeniowej. Wiemy sporo, ale prezydent Wiktor Janukowycz powiada, że Unia proponowała Ukrainie w charakterze pomocy technicznej 610 milionów euro, jednak domagała się jako warunku podpisania umowy z Międzynarodowym Funduszem Walutowym. Nie chce się grubiańsko wyrażać, mówi prezydent Janukowycz, no ale nie należy nas tak poniżać. Nie, ale tu ja rozumiem, że w tej chwili prezydent Janukowicz jakby chce usprawiedliwienia, uzasadnienia wobec tego, że zrezygnował z podpisania porozumienia w Wilnie. Proszę pamiętać, że on to robi w kontekście demonstracji, które jednak mają miejsce i są dość powszechne, bo odbywają się nie tylko na zachodzie Ukrainy, nie tylko w Kijowie, ale także mają swoje miejsce na uniwersytetach w wschodniej części Ukrainy, więc to jest wypowiedź na potrzeby wewnętrzne. Natomiast gdyby z nami rozmawiał, to przecież on doskonale wie i mówiliśmy o tym wielokrotnie, te 600 kilkadziesiąt milionów to jest, są fundusze z Partnerstwa Wschodniego, czyli pomoc związana z wdrażaniem różnych spraw, ale nie związana z sytuacją gospodarczą. Fundusz Walutowy prowadził negocjacje i Ukraina prowadziła negocjacje z Funduszem Walutowym od wielu lat i kością niezgody w tej kwestii jest coś, co akurat politycznie ja też rozumiem. Sugestia, czy wręcz żądanie Funduszu Walutowego, żeby zwiększyć taryfy dla konsumentów indywidualnych za ciepło, za gaz, za energię, dlatego że one są niskie i one przede wszystkim nie sprzyjają oszczędności, co zresztą mogliśmy widzieć na własne oczy. No ale rok przed wyborami podwyżka taryf dla konsumentów indywidualnych prawdopodobnie oznacza porażkę polityczną. Z drugiej strony jest bardziej konkretne również pytanie, jeżeli podwyższy te taryfy i dość radykalnie, no to jaka będzie wypłacalność, jaka będzie skuteczność ściągania tych pieniędzy, bo i dzisiaj ona nie jest najwyższa. Więc jest tu wiele problemów, tylko one wymagałyby rozmów, a tych rozmów moim zdaniem odpowiednio dużo i z odpowiednim zaangażowaniem nie było. A ta już oferta Funduszu Walutowego to nie jest 670 milionów, to jest otwarcie drogi kredytowej na 15-20 miliardów, podkreślam, dolarów. Więc to jest takie pomieszanie argumentów, ale jak mówię, na potrzeby przede wszystkim wewnętrzne, żeby powiedzieć, no zobaczcie, ja bym chciał podpisać, no ale przecież przy takiej propozycji to jest niepoważne, to musimy czekać na lepsze czasy i tak dalej, i tak dalej.
Ja myślę, że w podobnym duchu będzie prezydent Janukowicz mówił w Wilnie, bo ma tam przyjechać. Będzie przede wszystkim przedstawiał dramatyczną sytuację ekonomiczną i mówił, no zobaczcie, ponieśliśmy takie straty z powodu zbliżenia z Europą. Rosja nas tak ukarała, a wy tutaj nie chcecie nam w żaden sposób poważny pomóc. I tu ten argument akurat moim zdaniem jest istotny. O tym trzeba rozmawiać. Panie prezydencie, a co pan sądzi o tym, o czym wspomniał bodaj wczoraj premier Ukrainy Mykola Azarow, że prezydent Janukowicz pojedzie na szczyt w Wilnie, o czym pan przed chwilą wspomniał, i poruszy sprawę ewentualnych, uwaga, trójstronnych rozmów z Rosją i Unią Europejską na temat relacji gospodarczych z Ukrainą. To... Wie pan, to jest propozycja, która pojawiła się w jakimś momencie i ona tak moim zdaniem oddaje ducha ukraińskiego. Tak? Mentalnie ona jest bliska Ukraińcom i ja to rozumiem, ponieważ oni są od wieków położeni między dwoma potęgami, potęgą wschodnią Rosją, potęgą Zachodu, mówiąc tak ogólnie. I dla nich oczywiście byłoby idealne, żeby być tak, już trochę absurdalnie powiem, zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Unii Celnej. Czyli jeśli ktoś by pana spytał, kawa czy herbata, to pan powie, razem, może troszkę kawy, tak, troszkę herbaty. No i to jest jakby ani praktycznie, ani teoretycznie niemożliwe. Ta propozycja idzie w takim kierunku, że my byśmy chcieli z Europą, ale pomóżcie nam to załatwić z Rosjanami. Dla Unii Europejskiej ta propozycja jest trudna z jednego względu, że Unia Europejska rozmawia z państwami kandydatami jako suwerennymi podmiotami. No tak, jeżeli oni decydują, że chcą rozmawiać, ale pojedynczo, bez obecności świadków, bez obecności ojców chrzestnych, czy ciotek przyzwoitek, no bo jaka byłaby rola tego trzeciego kraju. Natomiast ja uważam, że Unia Europejska niewątpliwie powinna podjąć w rozmowach z Rosją, a przecież istnieją instytucjonalne ramy tego dialogu z Rosją, Unia-Rosja, no podjąć temat, dlatego że moim zdaniem to, co stało się od lata, czyli blokada eksportu ukraińskiego, wszystkie te trudności, które były piętrzone przed Ukrainą, to są praktyki niedopuszczalne. To są praktyki, które powinny być wyeliminowane z relacji między państwami, między suwerennymi krajami i wydaje się, że trzeba o tym rozmawiać. Natomiast trudno mi sobie wyobrazić, żeby można było znaleźć porozumienie z Rosją, która chce mieć Ukrainę w Unii Celnej, a w przyszłości w Unii Euroazjatyckiej, i Unią Europejską, która jest gotowa spełnić aspiracje Ukraińców, bo to nie jest nasza chęć, żeby Ukrainę przyłączyć do Unii Europejskiej. To jest chęć Ukraińców i także rządu ukraińskiego Azarowa i także prezydenta Janukowicza, którzy od wielu, wielu lat deklarowali taką właśnie wolę. Więc my jesteśmy jako Unia Europejska gotowi odpowiedzieć na te aspiracje, na te nadzieje, oczekiwania ukraińskie. No i tego się pogodzić nie da, chyba że któregoś dnia Rosja wejdzie do Unii Europejskiej. No ale teraz już mówimy o takiej perspektywie, o której myślę, że ja ze względu na zaawansowany wiek już nie powinienem za dużo dywagować. Eksperci, fachowcy, komentatorzy twierdzą, że w Wilnie może zostać przyjęta tak zwana deklaracja wileńska, która ma zachęcać kraje Europy Wschodniej do reform, to cytuję dosłownie, i zbliżenia z Zachodem. No i o tym pan wspomniał przed chwilą. Ma przestrzec Rosję przed mieszaniem się wewnętrzne sprawy sąsiadów. Oczywiście te ostrzeżenie, czy ta przestroga ma być nie wprost skierowana, ale no, czy coś takiego się może pojawić? Może się pojawić. Uważam, że jeżeli przestroga miałaby się pojawić, to raczej wprost niż nie wprost, bo z takimi faktami mamy do czynienia. Armenia to był pierwszy przykład, Ukraina to jest drugi przykład. Teraz naciski na Mołdawię to jest kolejny przykład. Azerbejdżan więc jeszcze mamy. No Azerbejdżan, tylko Azerbejdżan ma tę siłę, że jest zamożny, że ma potężne nadwyżki finansowe ze względu na ropę i gaz, który posiada. A Mołdawia, Armenia są w sytuacji bardzo trudnej, właściwie pełnego uzależnienia od gazu rosyjskiego. Deklaracja to bardzo dobrze, natomiast ja uważam, że poza deklaracjami, poza wolą polityczną, która jest wykazywana, rzeczywiście wykazywana przez Unię Europejską, ja to miałem okazję widzieć z bliska, w ostatnich miesiącach właściwie wszystkie kraje Unii Europejskiej chciały podpisać porozumienie z Ukrainą, nawet mimo tych trudności, które ciągle jeszcze były. Mówię o tych trudnościach politycznych, typu sprawa Julii Tymoszenko. Natomiast wydaje mi się, że to, co Unia musi zrobić, to zastanowić się, jakimi konkretnymi instrumentami
chce dysponować w takich warunkach właśnie kryzysowych. To znaczy, kiedy polityka to nie tylko deklaracje, ale także fakty. Kiedy polityka to nie tylko dobra wola, ale także działanie. Kiedy polityka to nie tylko wartości, ale także pieniądze. I my musimy zdać sobie sprawę, że jeżeli chcemy stać na pozycjach takich właśnie czystych obrony wartości, to jest piękne, tylko to jest mało skuteczne. Ja nie jestem przeciwko temu, tylko uważam, że tu musi być połączenie różnych instrumentów, jeżeli chcemy osiągnąć efekty, na których nam zależy. W sprawie Ukrainy zabrakło, bo projekt długofalowy włączania Ukrainy do integracji europejskiej jest świetny i to Ukraina rozumie, że przez wiele lat ona może zmodernizować i kraj, i gospodarkę, i społeczeństwo. Natomiast zabrakło tego elementu, co zrobić, żeby przeżyć najbliższych kilka miesięcy, co zrobić, żeby przeżyć zimę, co zrobić, żeby budżet się nie zawalił. I tutaj zabrakło odpowiedzi konkretnej ze strony Unii. Tak, rozumiemy, to jesteśmy gotowi pomóc. Czyli gdyby szczyt był organizowany na początku wiosny, to byłoby inaczej? Wie pan, nie, no to szczyt zorganizowany jesienią, natomiast czy wiosną, czy jesienią Unii Europejskiej brakuje takiego elementu politycznego. Znaczy my jesteśmy wspaniałą strukturą, bardzo demokratyczną, podejmującą decyzję w drodze konsensusu, przecież wystarczy, że jedno państwo powie nie i sprawy się odraczają albo w ogóle nie mogą być przeprowadzone. No, które czasami ten proces podejmowania decyzji jest dość długotrwały. No tak, no i o tym właśnie mówię, że to jest długotrwały ze wszystkimi konsekwencjami, czy wiosną, czy jesienią, czy w dowolną porą roku. Temat jest taki sam. Gospodarka ukraińska po pierwsze jest w trudnej sytuacji kryzysowej od wielu, wielu lat, a dodatkowo ta blokada gospodarcza zastosowana przez Federację Rosyjską od lata, która spowodowała, że w wielu branżach, takich jak hutnictwo na przykład, produkcja spadła o 40 czy 50%, no to był cios, z którego już trudno się wydobyć, bo natychmiast budżet traci płynność. Nie ma pieniędzy, które powinny wpłynąć z podatków, z różnych form płatności, które są konieczne. Więc jak mówię, Unia Europejska słusznie broni wartości. Unia Europejska słusznie domaga się respektowania standardów, które nas obowiązują, ale też powinna mieć ten element pragmatycznego wsparcia, które czasami jest potrzebne i które można organizować, bo przykład Grecji chociażby, Cypru, no pokazywał, że takie możliwości są i to na skalę nieporównanie większą niż wszystko to, co było potrzebne Ukrainie. To może dlatego, że na naszych to pieniądze zawsze się znajdą. No, jest większe zobowiązanie wobec członków Unii Europejskiej. To też powinno być dla nas dobrą wiadomością, że Europa jednak jest solidarna. Znaczy Europa nie zostawia nikogo w biedzie, albo w trudnościach. To jest wspaniałe. My na razie jesteśmy krajem, który rozwija się, który korzysta z funduszy europejskich przez kolejny budżet. No ale to jest dobre i powinniśmy być też przykładem tego, że do takiej solidarności jesteśmy gotowi, bo nie wiadomo, jak długo będziemy płynąć z wiatrem. Być może przyjdzie płynąć i pod wiatr. Panie prezydencie, jak długo trwała misja pana i pana Coxa, byłego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego? 18 miesięcy. To było 27 wizyt. Na Ukrainie spędziliśmy ponad 80 dni roboczych. W Brukseli kolejnych 20, w innych stolicach również. Także to była misja, która nam zajęła no, mocno ponad 100 dni roboczych, ale to było fascynujące. Bo całą tę pana i pana Pata Coxa działalność ładnie podsumował Elmar Brok, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego w wypowiedzi dla Rzeczpospolitej. Powiedział krótko, misja nie mogła nic poradzić na Rosję. No, tyle. Tak jest. Ja zresztą muszę powiedzieć, że Elmar Brok na początku, kiedy podejmowaliśmy tę misję, był dosyć sceptyczny, a na końcu stał się jednym z naszych największych supporterów, znaczy tych, którzy nas wspierali i rozumieli, jak bardzo to jest wszystko skomplikowane, jak na wielu instrumentach trzeba grać, żeby osiągnąć sukces. To, co we mnie powoduje rozgoryczenie, to, że myśmy byli naprawdę blisko. Znaczy te warunki polityczne, którymi zajmowała się misja, prawne, czyli reformy wymiaru sprawiedliwości, reformy prawa wyborczego. Także sprawa Tymoszenki. One były naprawdę, część z nich w ogóle załatwiona, część już była tak bliska załatwienia, że właśnie zabrakło tego zrozumienia, że to nie jest tylko to, że ta walka toczy się także na innych frontach, a my te, za inne fronty nie byliśmy odpowiedzialni. Sprawy ekonomiczne były w gestii Komisji Europejskiej, a nie misji Cox-Kwaśniewski. Zresztą gdyby spojrzeć na to, co dzieje się od choćby w tej chwili na Ukrainie, w miastach ukraińskich, owe Euromajdany, w ogóle to, co się dzieje politycznie w tym kraju, to jest zupełnie inny świat, jeśli by porównywać to, nie wiem, z Rosją, z Białorusią, więc ta Ukraina cały czas idzie do przodu. Tak, nie, to jest bardzo ważne, co pan powiedział.
społeczeństwo obywatelskie na Ukrainie jest dużo bardziej silne, zaangażowane, aniżeli w Rosji czy w Białorusi. Demokracja przy wszystkich swoich słabościach ukraińska jest ciągle bardziej demokracja, aniżeli to, co jest w tych krajach na wschód byłego Związku Radzieckiego. Wybory prezydenckie na Ukrainie będą w marcu 2015 i naprawdę nie wiemy, kto je wygra, podczas gdy i na Białorusi, i w Rosji to nie jest trudne, żeby się założyć o nazwisko zwycięzcy. Także są podstawy do tego, żeby te aspiracje europejskie były spełnione. Potrzeba tylko może jeszcze bardziej zdecydowanej woli ze strony samych Ukraińców, no i także tego zrozumienia ze strony Europejczyków, że ta batalia dotyczy naprawdę kształtu kontynentu. Jak on będzie wyglądał za 20-50 lat i czy będziemy podzieleni między dwa bloki, Unię Europejską, Unię Euroazjatycką, z Ukrainą po jednej stronie czy po drugiej stronie. No, mam nadzieję, że obie te Unie będą ze sobą współpracować pokojowo, ale cele dzisiaj są całkowicie różne. Były prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski był gościem Sygnału Dnia. Panie prezydencie, dziękujemy za spotkanie. Dziękuję bardzo. I za rozmowę. Dobrego dnia życzę.